kochani, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym daily vlogu. Za chwilę jedziemy na zakupy, potrzebuję kupić Wiktorii jakieś buty, kilka ubrań dla dzieci. Co prawda Filip został ostatnio obkupiony, ale jeszcze kilku takich drobiazgów mi brakuje. I stwierdziłam, że zabiorę was dzisiaj ze sobą. Dzisiaj również mam zebranie w przedszkolu i jedziemy odwiedzić Emila, Karolę i Marcelę. Pierwszy raz ją zobaczymy. Także to będzie naprawdę fajny dzień. Zapraszam was do oglądania. I chciałam wam pokazać jeszcze efekt na moich rzęsach. Testowałam dzisiaj tusz i jestem zachwycona. A jeśli chodzi o tusz, to jest ten z L'Oreala wodoodporny. No, póki co jestem bardzo mile zaskoczona. Look out, here she comes. Woman that I love. It's too bad you'll never know. Wróciliśmy z zakupów, buty zamówione, bo niestety nie było rozmiaru. Pokazywałam wam nawet jakie wybraliśmy. Wzięliśmy dla Wiktorii taką kurtkę w smyku, taki ala płaszczyk, ala parkę. No, całkiem fajna. Dla Filipa wzięliśmy bodziaki, ale to już schowałam, nie będę wam pokazywała. I patrzcie na to, dla Marcelki takie spodenki szare w serduszka, w smyku. One kosztowały 17,99. I do tego takie body. Nic konkretnego nie było i to body było za 29,99 z taką sarenką. I wzięłam rozmiar 62. Będzie miała na zaś. Drodzy, przyjechaliśmy do domu i układamy klocki, które Wikusia dostała na urodziny. Kolejne klocki Lego, ona naprawdę uwielbia. Wszystko sobie tutaj do salonu przyniosłam i chcę wam pokazać, jakie zapasy sobie zrobiłam na te jesienne dni. Ja wiem, że jeszcze jest lato, ale pogoda za oknem mówi zdecydowanie coś innego. I już wam pokazuję, co zamówiłam. Jeśli zapasy na jesień, to wiadomo, herbata, tego nie mogło zabraknąć. To jest nowość na Mixit i stwierdziłam, że chętnie przetestuję. Mam tutaj taką zieloną, herbata ziołowa aromatyzowana. I tak wygląda ta herbata ziołowa. Szkoda, że nie możecie poczuć jej zapachu, bo pachnie obłędnie. No i oczywiście przy takim zamówieniu z Mixit nie mogło zabraknąć czegoś na śniadanie. I uwaga, uwaga, pierwsza rzecz. Jest to granola z karmelowymi takimi chrupkami i orzechami. I tak ona wygląda po otwarciu. Dalej musli, już wam pokazuję, jak ono wygląda. Patrzcie na ilość czekolady, orzechów ekstra. Już nie mogę się doczekać, aż będę próbowała, bo tego akurat jeszcze nie próbowałam. I jeszcze mam tutaj mieszankę musli. Możecie sobie zobaczyć, jest to mieszanka musli z owocami suszonymi mrozem i orzechami. I coś, za co uwielbiam Mixit, jest tutaj miks orzechów, które idealnie sprawdzają się jako przekąska i nie tylko. Są przepyszne. I pierwszy raz na spróbowanie wzięłam taką czekoladę. Jest to biała czekolada z karmelem i orzechami. Wygląda przepysznie. Zobaczcie, ile tych orzeszków tutaj jest. Jeśli jesteście ze mną dłużej, to wiecie, że ja z Mixit już nieraz współpracowałam. Nieraz miałam ich produkty. Bardzo lubię, bardzo polecam. I mam dla was również kod rabatowy. Tutaj wam podam i w opisie. Serdecznie was zapraszam do skorzystania. Wyszłam przed chwileczką z zebrania, z przedszkola. Wszystko już się dowiedzieliśmy. Wiktoria od jutra wkracza w normalny etap chodzenia do przedszkola, już ze swoją grupą. No i teraz jedziemy zobaczyć dzidziusia. Porobimy jakieś zdjęcia. Filipa trochę przebraliśmy. Jedziemy. Już nie mogę się doczekać. I przyszła mi dzisiaj torba, taka na pieluchy, wiecie, do wózka dla Filipa. Swoją sprzedałam razem z wózkiem i postanowiłam, że no muszę mieć coś nowego, coś innego. Taki wzór wybrałam. Bardzo pakowna, z kieszonkami. Mam nadzieję, że mocno się nie będzie brudziła. Muszę nagrać reakcję na prezent. Dobra. Proszę bardzo. Jezu, zamykam oczy. Proszę, pod spodem. Masz, pod piwem jest. Pod piwem. A dlaczego?
Dlaczego jedzonko? No, wiesz co, wzięliśmy za dużo i stwierdziliśmy, że lubisz. Czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? Zobaczcie, jakie malutkie stópki i rączki takie tyci. Boże święty. Słuchajcie, takie maleństwo. Muszę wsiąść na rączki, bo nie wytrzymam. Muszę wyprzytulać i wycałować. Boże. Wiktoria, jak dzidzia fajna. Fajna dzidzia, prawda? Wiktoria tutaj nie odstępuje na krok. Zobaczcie, jak ona jest maleńka. Daniel, śliczne, co? To co, pora na trzecie? Nie, absolutnie. My sobie weźmiemy Marcelkę, Karola pozwoliła. Boże, takie łóżka malutkie. Kiedy to było? Boże święty. Karola, 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 jak się czujesz, jako świeżo upieczona mamusia? Super. Super. Ona jest taka dzielna, możecie jej gratulować jeszcze raz. A co? Takie bobaski. No. Jeszcze niedawno z brzuszkiem i już patrz, jak to szybko minęło. Co kochani? Tak? Tell her how I feel, because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls. Or at least I try to. Filip, gdzie dziewczynę zgubiłeś swoją? Poszła? Poszła spać? Proszę. Proszę, Fifi. Jesteśmy już w domu. Ja aktualnie smażę Wikusi naleśniki. Kto zrobił naleśniki? Ja. Tak, ty zrobiłaś naleśniki. A pokaż mnie. Już pokazuję. Muszę pokazać panu Wikusie, bo bardzo chyba chce. Zobaczcie, jaki ma fartuszek. Pięknie. Robisz naleśniki, tak? Tak. Fajnie było znów zobaczyć taką małą dziedzię, wziąć na rączki, wyprzytulać. Bardzo, bardzo słodka dziewczyneczka. Dzień dobry. Dzisiaj stwierdziłam, że dogrywam dla was drugą część vloga, bo wczoraj za dużo nie nagrywałam. Jest godzina co prawda prawie 14, ale jakoś wiecie, dzisiaj taki pierwszy oficjalny dzień przedszkola. Z tego, co rozmawiałam z panią, było naprawdę super. Co, Wika? Mają nowe zabawki, Wiktoria szczęśliwa. Pierwszy jak wyszło, mówi, mamo, obyło się bez płaczu. Myślę, że jej się podobało. Teraz jedziemy po... Brakuje nam kilku rzeczy. Potrzebujemy teczki i musimy kupić prezent. Pojedziemy dzisiaj w gości do takiej dziewczynki, tak? Do twojej przyjaciółki? Mhm, taki. Tak, do kini. Potrzebujemy jakiegoś drobiazgu. Cześć mój starszaku, przedszkolaku. Co ty masz w rączce? Pokaż. Dzielnego przedszkolaka. Dzielnego przedszkolaka, ale super. Bo ty jesteś dzielna, prawda? Idziemy? No to chodź. Kupy już zrobione, teraz to zapakujemy i niebawem będziemy ruszać. Wika, Wika, gdzie jesteś? Jestem! Cześć! Cześć! Co słychać? Fajnie jest. A opowiadaj, było w przedszkolu. Fajnie było. Fajnie było? Mhm. A no właśnie, moi drodzy, dajcie mi koniecznie znać, jak tam u was, u dzieciaków, czy chcieli iść do przedszkola, szkoły, czy nie było żadnego kryzysu. Ja jestem całym sercem z mamami, które pierwszy raz puściły swoje dzieciaczki do przedszkola. Naprawdę wiem, co przeżywacie, bo rok temu miałam to samo, ale myślę, że rodzice bardziej przeżywają niż dzieci, także nie martwcie się, będzie dobrze. Chętnie poczytam, jak tam było u was. My aktualnie się już zbieramy, za chwileczkę będziemy wychodzić. Ja muszę zostawić aparat. Niestety jestem gapą i zapomniałam go naładować. Ten vlog będzie zdecydowanie krótszy. No, ale czasami i takie są potrzebne. Jak wrócimy, to będziemy oglądać dalszą część Harry'ego Pottera. Teraz jest w ogóle szał na Harry'ego Pottera. Widziałam w Pepko mnóstwo rzeczy. I my właśnie zaczęliśmy oglądać wszystkie części. No, u nas jest pogoda bardzo, bardzo średnia, jak chyba w większości miast. I czuć taką jesień, tą brzydszą jesień, niesłoneczną. I fajnie w taki
jesienny, pochmurny dzień. Wieczorem odpalić sobie jakiś film, nakryć się kocykiem, zrobić sobie ciepłą herbatkę i jest perfekcyjnie. Można umilić sobie takie pochmurne dni. No ale dobra, koniec gadania. Żegnam się z Wami i widzimy się standardowo już niebawem. Pa, pa!